Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i chcę wam dzisiaj przedstawić Nissana Silvię. I tak wygląda wnętrze tego auta Spin Tires. What the fuck? Chyba... nie wiem, dobra. Weźmy sobie na tą normalną kamerę może. Wnętrze wyglądało ok, ale widok z kokpitu na pewno na takim nie pojeździmy. Krótko mówiąc, jest to modyfikacja, która wprowadza nam samochód Nissana Silvię przygotowaną na drift. No ale to jest Spin Tires. Tutaj nie chodzi za bardzo o drift, tutaj chodzi o pokonywanie trudnych terenów. I dlatego standardowo sprawdzimy, jak Silvia poradzi sobie pod wodą, jak sobie poradzi przy podjeździe pod strome zbocza oraz w gęstym błocie. Więc startujmy. Czy to w ogóle wystartuje? Startuje, ale bardzo dziwnie. Ojej, strasznie dużo uszkodzeń. No dobra. No myślę, że jeśli chodzi o test błota, to mamy chyba sprawę rozwiązaną. Nie, moi drodzy, nic z tego nie będzie. To jest chyba najgorsza modyfikacja, jaką widziałem do Spin Tires. No dobra, żeby nie było nudno, moi drodzy, wgrałem sobie mod na Skodę S2000. Jest to wersja rajdowa, już nie driftująca. I mam nadzieję, że tym razem jakoś się to spisze tutaj i że będzie jeździć. No dobra, próbujmy. Czyli tak, pamiętamy. Okej, to już się nawet całkiem ładnie tutaj zbiera. Nawet nie ma dziwnego buga, że... no nie, no to po prostu jeździ, tak? No dobra, skoro jest to wersja rajdowa, no to grzejemy nim. Zobaczymy, co potrafi to autko. I przede wszystkim tak, kilka konkurencji, jak mówiłem, trzy. Wspinaczka, nie wiem, radzenie sobie w błocie i takim głębokim oczywiście. No i oczywiście jak sobie poradzi przy jeździe pod wodą. Zobaczcie, jak fajnie dym tutaj wygląda z tej rury wydechowej. No dobra, tutaj mamy w miarę taką spoko drogę i zobaczcie, że samochód radzi sobie po prostu perfekcyjnie. Zero uszkodzeń, jedzie idealnie, można by powiedzieć, nie ma żadnych problemów. Dlatego zerknijmy sobie na mapkę, bo to jest właściwie droga, tak? Możemy odbić tutaj zaraz w prawo. I tutaj będzie taki kawałek dosyć ciężki. Więc to sobie ogarniemy. To będzie gdzieś tu. Tutaj jest to i... o, tutaj będzie ten skręt. Jest błotko, ale jeszcze nie takie konkretne. Tu będzie dopiero konkret. No dobra. Najpierw spróbujemy się tak ostro zakopać. O, właśnie tak. No dobra, czy możemy uznać, że ten samochód się już konkretnie zakopał? Więc tak, najpierw standardowo, bez blokady dyferencjału i bez AWD. No proszę, jest napęd na tył. Próbujemy powoli. Ten samochód i tak się rusza. Ja mam wrażenie, że mógłbym nim wyjechać stąd bez używania dodatkowych wspomagań w postaci właśnie AWD albo blokady dyferencjału. Ale tutaj jest z przodu ten cholerny krzaczek. Nie wiem, czy to widać, ale jest taki mały krzaczek i on mi bardzo przeszkadza. Spróbujmy wycofać kawałek. Zobaczcie, pulsacyjnie, lekko, na małych obrotach. I ten samochód naprawdę jest w stanie się stąd wykaraskać. Przynajmniej mam takie wrażenie. Gdzieś się też może o jakiś konar zahaczyłem albo coś. Dobra, a próbujmy wycofać stąd. Wolniej, wolniej. Dobra, blokada. No na blokadzie bez problemu. Dobra, a spróbujmy do przodu teraz przejechać. Zobaczcie, blokada dyferencjału jest włączona teraz.
O, powoli, powoli, powoli. I no, ten samochód naprawdę się porusza tutaj do przodu. Jest leciutki i jak widać z tego błota jest w stanie się naprawdę wydostać. Zobaczcie. Pięknie. Naprawdę Skoda radzi sobie super. Mimo że jak widzicie nie ma jakichś ogromnych kół, to i tak nie ma z większych problemów. Tylko trzeba no, po prostu na niskich obrotach i naprawdę radzi sobie świetnie. Zobaczcie na to. No to powiedzmy, że test błota zaliczony na piątkę, bo wyjechaliśmy tylko przy pomocy blokady dyferencjału, a jeszcze jakbym się dłużej pobawił, to myślę, że i bez blokady dyferencjału bym sobie stąd wyjechał. No ale dobra, teraz kolejna próba. Jeszcze nie próba podjazdu, ale próba wody. Oj, 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 cofamy. Tu będzie woda. I do wody spróbujemy sobie wjechać. Nie, jeszcze tu nie, jeszcze tu nie. O tak. Ale się ładnie się ślizga ten samochód, podoba mi się to. Fajnie się zachowuje ogólnie. Dobra, włączymy AWD, żeby sobie trochę pomóc. No i pod wodą to już włączamy wszystkie możliwe wspomagania. Pod wodą. No tak, jest to samochód dość nisko zawieszony. Jak na standardy spin tires. No i dobra, przypuśćmy, że muszę dojechać na tamtą wyspę, tam gdzieś dalej, powiedzmy, tak? Startujemy. Uszkodzenia, oj, konkretne. Spróbuję wycofać. Tu jest chyba za głęboko dla tego auta. Ale on ma zdecydowanie za dużo uszkodzeń przypisanych. Zobaczcie, 17300 punktów aż. Ja nie wiem, co ja robię w ogóle pod tą wodą. A się tam bulgocze, coś tam się dzieje, cholera wie o co chodzi. Nie wiem nawet jak jestem obrócony, czy powinienem jechać do przodu, czy do tyłu. Zobaczmy, co się dzieje, co się stanie jak wezmę kamerę z kokpitu. Okej. Whatever. No to powiedzmy. Nie no, to jest dosyć głęboka woda. To jest dosyć głęboka woda, więc. No, muszę tutaj troszeczkę dać na wstrzymanie. Wjechaliśmy sobie w taki, można powiedzieć, rów tutaj. Więc jeszcze raz w takim razie. Dajmy temu samochodowi szansę. Troszeczkę tutaj za mocno podkręciłem tempo. Ale myślę, że damy radę zaliczyć ten test. Bo naprawdę autko bardzo mi się podoba. Pod tym względem, że pokonuje te wszystkie przeszkody, no może powiedzieć perfekcyjnie jak do tej pory. Tu mamy taki dosyć podjazd. Ale nie o taki nam chodzi, ten to Skoda spokojnie pokona, ale musimy znaleźć taki o, fajnie tutaj jest. Musimy znaleźć taki podjazd naprawdę konkretny. O właśnie, i znaleźliśmy. O proszę, jesteśmy w raju. No dobra, już sobie wybrałem, to jest ta góra tutaj. Nie jest to tak jak w przypadku Lamborghini Sesto Elemento, tam było dużo łatwiej. No ale to jest samochód, można powiedzieć, taki, który stawia poprzeczkę troszeczkę wyżej niż Sesto Elemento. Więc musimy podjechać pod tą górkę tutaj i startujemy. Z palcem w dupie. Bez problemu. Tu chyba nie ma gorszego podjazdu. Yeah! Ow! Ow! Ohoho! Silnik zgasł. Ale... Tada! Jedziesz dalej. Ekstra. No dobra. Jest naprawdę nieźle. Zobaczcie, jest tu konkretne błoto. Jadę na maksymalnych obrotach. No dobra, to w takim razie to jest taka rzeczka. I myślę, że zaliczymy ten. Może próbę wody dla tego samochodu, jeśli Skoda poradzi sobie z podjazdem pod górę w tej wodzie. Ok? To jest poziom właśnie tej Skody. To jest Skoda rajdowa. Powinna sobie poradzić z tym. Jeśli sobie nie poradzi, niestety test wody będzie oblany. I łapię sporo uszkodzeń, zakopałem się konkretnie, nie mogę posuwać się do przodu, zmniejszyłem troszeczkę obroty. Co z tego będzie? Co z tego będzie? Nic, spróbuję jedynką.
Blokada jest włączona, AWD jest włączone. Nic, spróbujemy inaczej może podjechać. Jest problem. Ten samochód jest lekki, ale w wodzie to nie jest aż taka zaleta, bo go znosi jak cholera. Spróbuję jeszcze od innej strony zaatakować, bo tu trochę rozryłem. Dobra. I siu! Znosi gnoja, znosi. Cholera. Jest problem, jest niestety problem. Trochę tych uszkodzeń tutaj łapię. I no, muszę przyznać, że woda dla tego samochodu to jest chyba najgorsze, co może być. Nie wiem, dajemy ostatnią szansę Skodzie. Bo to jest właściwie utrudniony test, bo mamy tutaj rwącą rzekę. Dość rwącą, bo no jak widzicie, jest konkret i znosi samochód bardzo mocno. No ale to jest jego wada, to jest wada tego, że jest lekki i niestety trzeba się z tym liczyć. No dobra. Tutaj zaraz powinna być gdzieś woda. Okej, tu mamy rzeczkę, no to już... Jak tego Skoda nie przepłynie, to już koniec. Oblała egzamin. Uwaga. Silnik zgasł. Próbujemy. Prawie. I... Udało się. Udało się, ale z bólami. No powiem wam, że Skoda zaliczyła test wody, ale na dwójkę minus. Nie widzę tego. Naprawdę, jeśli miałbym wybrać ten wóz na mapę z powodziową mapę, to byłbym naprawdę cholernym desperatem. O, mamy kawałek asfaltu. Zobaczymy, jak Skoda jeździ po asfalcie. No tu podejrzewam, że nie będzie problemu. No tu sobie poradziła nawet ta cholerna Silvia. Próbujemy... Oho! Wyłączyłem blokadę. Jak ten samochód się ślizga? What the fuck? What the fuck? Dobre, dobre. Dobra, włączę blokadę, wyłączę AWD. Będę miał napęd na tył tylko. Ej, ale dziwnie. Ale fajnie to wygląda. Dobra, włączamy AWD. Zaraz powinien się ten samochód normalnie zachowywać. W miarę. Fajnie to wygląda, jak to zawieszenie chodzi. Chociaż, no jak widzicie, model został dość zdeformowany. O, tu mamy takie gęste błoto jeszcze. No ale jak widzieliśmy, tu nie ma problemu z Skodą. Jest bez problemu sobie radzić z tym błotkiem. Jest na tyle lekka, że się nie wtapia w nie w głęboko. Jak widzicie, pokonuje je świetnie po prostu. Mimo niewielkiego prześwitu, jak na takie tereny, tak? Jakie koła zabłocone. To wygląda prawie jak Monster Truck. Właściwie tak ją zmiażdżyło tą Skodę, że ona przypomina teraz Mini Coopera. Bez jaj. No nic, Skoda zaliczyła wszystkie testy, chociaż z wodą radzi sobie słabo. Niestety, ze 100 elementów zdaje mi się, że radziło sobie lepiej. A tutaj jest niestety problem. No i świetnie radzi sobie z podjazdami. Zobaczmy jeszcze tutaj, co będzie. Ocie proszę, bez problemu się wbijasz. No, gdzie ja pojechałem? Grzyby chyba zbierać. Ups, ups. Gdzie ja jadę? Co ja robię? Dobra, moi drodzy. Także Skoda, fajna modyfikacja. Skoda S2000, tak się nazywa ta modyfikacja. Nie wiem, czy to jest nazwa tego modelu, nie jestem pewny. Jeśli ktoś chce się pobawić, to polecam, polecam. Naprawdę fajna fajny mod, może tak. Tutaj widzę, że w środku jest chyba kierowca nawet, bo coś tam się obracało. Ale nie jestem pewny na 100%.
No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.